trzeci możemy tu w Giżycku, bardzo przyjazny dla nas miejsce, zorganizować trzeci ogólnopolski turniej zrzeszenia RZS młodzików i młodziczek w zapasach. Młodziczek po raz pierwszy, ale jestem przekonany, że nie po raz ostatni. Witam serdecznie przede wszystkim młodych zawodników, przyszłych olimpijczyków i pociechy dla paśniczego środowiska. Jestem przekonany, że jeszcze przez wiele lat będziemy mieli okazję podziwiać wasze talenty na matach Polski i świata. Chciałbym przywitać w imieniu swoim, jak i was wszystkich, mam nadzieję, panią burmistrz Jolantę Pińkowską, burmistrz miasta. Przy okazji powiem, że miasto bardzo zaangażowało się finansowo i organizacyjnie w tą imprezę, za co serdecznie pani dziękuję. Chciałbym przywitać zastępcę burmistrza pana Pawła Czechowskiego. Proszę państwa, jest wśród nas członek zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego, jednocześnie sędzia główny dzisiejszych zawodów, pan Karol Lepkowski. Serdecznie witam. Mówiłem państwu o przyjaznym środowisku, przyjaznym mieście, przyjaznej atmosferze w Giżycku do zapasów. I tu muszę z całą dobitnością i przyjemnością powitać pana Czesława Stankiewicza, który nas żywi, karmi, pracuje, dopieszcza jak tylko to jest możliwe, sponsoruje naszą imprezę, co widać na koszulkach i nie tylko, mieliście okazję to stwierdzić sami w czasie tych 9 dni pobytu tu w Giżycku. Witam wszystkich pozostałych sędziów, witam ekipę medyczną. 3 lutego bardzo proszę o zdanie raportu pani burmistrz. Pani burmistrz, sędzia główny zawodów, zgłasza 82 zawodników z 12 drużyn gotowych do otwarcia 12 ogólnopolskiego turnieju, przepraszam, 3 ogólnopolskiego turnieju Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w zapasach młodzików, młodziczek. Drogie zapaśniczki, drodzy zapaśnicy, szanowni trenerzy, organizatorzy imprezy, przedstawiciele Ludowych Związków Sportowych. Przy okazji witam pana Tadeusza Pasennika, który przywitał nas wszystkich. Szanowni sędziowie, bardzo serdecznie witam w Giżycku. Mamy środek lata, mamy piękne wokół jeziora. Myślę, że sympatyczne otoczenie i miejmy nadzieję, że również pogodę. No jest trochę ciepło, ale może lepiej jak jest ciepło niż jak zimno. Więc cieszę się, że mamy fajne lato, że przyjechało do nas tylu zapaśników i mam nadzieję, że każdy z was wystartuje kiedyś na olimpiadzie i będzie reprezentować nasz kraj na różnych świetnych zawodach. Póki co jesteśmy w Giżycku, myślę, że takim centrum wodnych sportów, także centrum wakacyjnym. Myślę, że oprócz zawodów, na pewno wszyscy się już denerwują i chcą jak najszybciej przystąpić do nich, będzie też okazja, żeby zapoznać się z ruchem. Mikrofon już mi daje znać, że mam kończyć, więc ostatnie zdanie. Na pewno wszyscy, mam nadzieję, zapoznają się z urokami Mazur, z urokami Giżycka, bądź co bądź jest to kraina, która pretenduje do tytułu 7 cudu świata natury. A kto jeszcze nie zagłosował, to proponuję wejść do internetu i zagłosować na 7 cudów świata natury. A teraz, witając jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie, niniejszym uroczyście ogłaszam otwarcie 3 ogólnopolskiego turnieju RZS, Zrzeszenia RZS w zapasach młodzików i młodziczek Giżycko 2010.
Sędzio, proszę o marsza. Sędziów o wyprowadzenie zawodników z powierzchni sali.